Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Kim pan jest? Jestem mieszkańcem Komierowa od 90 roku, a obecnie na emeryturze. Jestem emerytowanym nauczycielem i pełnię od roku 2007 funkcję sołtysa wsi Komierowa. Ponadto zajmuję się społecznie jeszcze działalnością tutaj, nie tylko związaną z Komierowem, między innymi w lokalnej grupie działania, wspólnie, jak również bardzo mocno uczestniczę w pracach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy, ale gro czasu prywatnego poświęcam wsi Komierowo, ponieważ zależy mi bardzo, aby ta wieś była wypromowana na nie tylko w gminie, powiecie czy województwie, ale na cały kraj. A ma ku temu ogromne zadatki. Mam ukończone wyższe studia magisterskie na UMK w Toruniu. Mam trójkę wnuków i wnuczkę. Dlatego pan został sołtysem Komierowa. W roku 1999 ówczesnym radnym panem Stanisławem Zielińskim postanowiliśmy, aby reaktywować sołectwo w Komierowie. Pierwszym sołtysem po reaktywowaniu był pan Medard Socha przez dwie kadencje. Ja w tym czasie byłem członkiem Rady Sołeckiej. Pomagałem panu ówczesnemu sołtysowi. I w roku 2007 pan Socha zrezygnował z kandydowania na sołtysa. Ja na zebraniu wiejskim wyraziłem zgodę na kandydowanie na sołtysa. Mieszkańcy mnie wybrali, ale przede wszystkim ze swojej strony również podjąłem się kandydowanie na sołtysa, ponieważ Komierowo jest szczególną wsią, takim ewenementem. W roku 2015 będzie 1050 lat od pierwszej wzmianki w dokumentach historycznych o miejscowości Komierowo. Czyli w 2015 roku chciałbym w tym roku, na ten rok, zorganizować cykl imprez, które upamiętniłyby, bo jest to, praktycznie jesteśmy najstarszą wsią wzmiankowaną w dokumentach historyczną w Polsce i warto by było wykorzystać ten fakt. Zresztą w ubiegłym roku mieliście przykład pod pałacem, już takie były dwie imprezy, na których wykorzystywaliśmy ten dorobek ówczesnych właścicieli Komierowa, czyli ten słynny moralitet pedagogiczny ojciec do dzieci swoich, który tam tutaj część z was uczestniczyła w tym programie. Moim zdaniem wykorzystanie tej rocznicy pozwoli nam na popularyzację wsi Komierowo, bo wieś Komierowo, staram się uświadomić mieszkańcom okolicznych wsi i tu, to jest promocja nie tylko Komierowa, ale i gminy Sępólno, powiatu Sępólno, województwa kujawsko-pomorskiego, bo nie ma starszej wsi, która by była tak upamiętniona. Co panu sprawia radość? Największą radość sprawia mi fakt, że coraz więcej mieszkańców jak gdyby akceptuje te moje działania i że jest grupa mieszkańców, która się włącza do tych prac. I największą radością dla mnie będzie to, że wszyscy mieszkańcy włączą się do przygotowań, do tych uroczystości. Że każdy wniesie swoją cząstkę swojej pracy i począwszy od was, a kończywszy na tych dorosłych. Że Komierowo to nie tylko sypialnia, ale to miejsce, gdzie się mieszka, to taka nasza mała ojczyzna. Jakim panem jest marzeniem? Moim marzeniem jest przede wszystkim pomyślne dotrwanie do tej rocznicy 1050-lecia wsi Komierowo.
i zrealizowanie tego, co się z tym wiąże. Chciałbym stworzyć taki park rekreacyjny połączony z boiskiem. Czyli żeby były urządzenia do ćwiczeń, taka ścieżka jak gdyby zdrowia. I ten park rekreacyjny uważam tym parkiem, nie jakimiś tam pomnikami, żeby mieszkańcy uczcili właśnie tą rocznicę 1050-lecia, żeby ten park pozostał na zawsze. Aby dla uczczenia 1050-lecia Komierowa każda rodzina mieszkająca w Komierowie, i liczę tu na was, posadziła drzewo. I to będzie chyba największą pamiątką przez setlecia właśnie. Jeśli ktoś ogląda te pomniki przyrody, które są w parku, to one kiedyś tak pozostaną na 200-300 lat. Ktoś przeczyta, że była taka rodzina w Komorowie i posadziła takie silne drzewo. To jest chyba najpiękniejsza pamiątka. Bo byłoby to spełnienie tego, co powinno być we wsi. Chciałbym, i to jest moim marzeniem, że przede wszystkim, żeby wszyscy czuli się odpowiedzialni za naszą wioskę. A wtedy na pewno ja będę bardzo szczęśliwy i zadowolony. Dziękuję za odwiedzin, jak miał dla nas czas. Ja dziękuję za miłą rozmowę.